Ponieważ wczoraj zakończyłem vloga, to dzisiaj go rozpoczynam. Jedziemy kręcić teledysk. No nie można tego nazwać jesienią. Jest to po prostu, moi drodzy, zima. Już zaczęła się Jingle Bells. I w ogóle jest kiszka pasztetówka akcja Salceson. A ja, ponieważ jak to podało Echo Dnia, czyli nasza kielecka gazeta lokalna, jestem właścicielem vape shopu Wariat i barber shopu Wariat z mokrą głową, to pomyślałem, że nakręcę tutaj teledysk. Czekamy właśnie na Maziego. Nagana jest tu i tam. I to jest, moi drodzy, pierwszy szyld, jaki zrobiłem, a zrobił go Larkin chyba, nie? Tak. Larkin go kurwa wycinał. Larkin go wycinał, a ja go kurwa rysowałem. To jest dopiero oksymoron, nie? Pozdrawiam cię, Larkin. Nie no. Wariat z mokrą głową. Wariat z mokrą głową, jest to barber shop. Są stanowiska tutaj, są dobrzy obcinacze. Ostatnio nowym nabytkiem. Nowym nabytkiem firmy jest Kolumbijczyk Jesus. Kolumbijczyk Jesus, a.k.a. Jezus, który mówi po hiszpańsku, ale zajebiście ty nie, nie? Last Christmas, ja jointa ci dam. Powiedziałaś, chodź, zajaramy za dom. I już jebałaś się strasznie, bo to był Holender właśnie, właśnie. Zima nie zaskoczyła drogowców, bo u nas już piaskarki jeżdżą, nie wiem jak u was, ale na przykład to jest to, że... Pierwszy śnieg i piaskarka na drodze. Niesamowita sytuacja, pierwszy raz takie coś widzę, żeby... Długo śniegu nie było i bardzo czekali na ten śnieg. Oni czekali... Się nie zgadzał. Moi drodzy, zastała nas zima. W tak pięknych okolicznościach przyrody, razem z panem Damianem, chcielibyśmy wam życzyć wszystkiego dobrego. Wesołych świąt. Oczywiście. I coś, czego sobie grubego tam życzycie. Grubego Mikołaja w kominie. Tak, i czego sobie tam życzycie. Oczywiście chciałbym też dodać, że... i pieniędzy. To jest Mazi. Elo, elo. Jesteśmy, proszę was, na planie teledysku. Morus Nagana i właśnie Mazi. Nabicie Vizier Beats, skrecze DJ Gondek. I tu się dzieją niesamowite rzeczy. Po prostu lampy są, wszystko jest. Działamy. Tu jest Cezar z nami, operator. I co, jaramy szlugi i zaraz będziemy nagrywać, kurwa, czeku tam. Hip-hopowy klip. A tu jest Damian Nagana, który uczy się hiszpańskiego. Damian, powiedz coś po hiszpańsku. No, ja tutaj przy tym i to naturalnym światłem. Tak. No kurwa. Nie? Komunistyczna winda czy nie? Dobra, niech będzie, no. Jaki las, u mnie nigdy tak nie będzie, nie ma żadnej szans. Materialne kurwy bez wartości i pokory. Ci najbardziej prawdziwi tylko stwarzają posłuchy. Dobra, chyba, że trzymać tak. Ci to kurwa czarek, czy co? No to w trzech. A nie pykamy w ogóle. To winda, a jeszcze jej opierdolę, że właśnie ruszała. Tu by się takie przydały nasze, nie? Damian, jak to będzie z tą twoją piekarnią, bo kurwa mówiłeś i nie dam. Jeszcze nie wiem, ale wiem, Mareczku, że jeszcze o tym nie wiesz, a będziesz piekarzem. Ja będę piekarzem? Tak. A wiesz, ile piekarz zarabia? A kurwa, z 4 dychy ma na godzinę, kurwa, człowieku. 4 dychy na godzinę piekarz? Gdzie? No? W Luksemburgu? Nie no, ale... poważnie kurwa ci mówię. Chłopie, nie ma piekarz 4 dychy na godzinę, nie ma szans na to. Piekarz nie ma 4 dychy na godzinę, nie ma szans. Ma normalnie. No to na pewno nie umie. Więc musimy zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak będziemy jechać. Wiesz, co chodzi, masz też pytanie. No ja to myślałem, żeby zrobić tak. Dziękuję bardzo. Czy obiekt będzie, że będzie? No nie obiekt. Weź go z góry podstawczej. Zobacz, z góry podstawczej. Nie, nie, no co, lepki mu zapłakiewałem za DMP, nie? Tak, tak. No kurwa, pewnie. Mazi, powiem ci tak, dobrze wyglądasz na różowym tle. Jakby to chujowo nie zabrzmiało, to wie. Kurwa, naprawdę. O, Damian Nagana, reżyser. ZDP, zmienne podejście. Czekaj, inaczej. Kupujcie polskie rapy. A ja myślę wszyscy zapierdolić. Tu można szlugi jarać, czeku. Tu jest normalnie miejscówka do jarania szlugów nawet. Kamerą. Ale zobacz, Czarek, nawet tutaj sufit, nie? Jaki jest. Jak kulu. Wjeżdżamy po schodach kamerą i idziemy. No.
Proszę Państwa, witam Państwa serdecznie. Jesteśmy teraz na dworcu PKO w Kielcach. Będziemy właśnie... No, razem z Krzysztofem tutaj zrobić ten... Wywiad z Krzysztofem to będzie. Krzysztof, co u Ciebie słychać? Ogólnie jest zajebiście, przyjechałem do Kielc. Robimy zajebisty numer. Także czekajcie, pierdolnie grubo. Sprawdzacie, zawsze mocny przekaz. ZMP. Kieliszki. I Damian idzie z kanapką, kurwa. Tylko na przegrychach, kurwa. Przypadkowo. No i tu się urywa akcja, oczywiście wygoniła nas ochrona, teledysk dograliśmy, zrobiliśmy jeszcze tam parę rzeczy na parkingu w galerii Echo, zdjęcia wyszły podobno bardzo dobrze, no i co, jakby zakończam tego vloga teraz i nie zapomnij o tym, żeby dać mi subskrypcję, ponieważ mam ich bardzo mało, a chciałbym zebrać i robić dla Was takie materiały. Być może jeszcze jutro albo pojutrze rano wjedzie kolejny i zrobię sobie jakieś 4-5 dni przerwy. Oczywiście będę nagrywał cały czas materiał, gdyż wyjeżdżam na program telewizyjny, ale nie wiem, co będę mógł tam nagrywać. Dlatego też dziś żegnam się z Wami i zapraszam na następny odcinek. Hello.